przed Państwem Antyniusy. 30. tegoroczna konwencja Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w ubiegły piątek, przejdzie do historii jako ostatnie spotkanie posłów reprezentujących od dziś dwa osobne ugrupowania. Jedyna prawicowa partia, czyli Prawo, kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego oraz jedyna sprawiedliwa partia, Sprawiedliwość, na czele której zasiądzie najprawdopodobniej poseł Ziobro, to dwa nowe ugrupowania jeszcze niezaczętej kadencji Sejmu. Georgius Papandreou po raz kolejny upomniał gabinet kanclerz Merkel odnośnie jej nieodpowiedzialnego zachowania względem przyjętych na unijnym szczycie zobowiązań. Ciężko pracujący lud Grecji nie będzie dłużej znosił humorów zadłużonych ponad miarę Niemców. Merkel musi jasno odpowiedzieć na proste pytanie. Co wybiera? Cięcia i dyscyplinę na warunkach grecko-włoskich, czy też opuszczenie strefy drachmy? 99% oburzonych okupujących obecnie centra amerykańskich miast domaga się dostarczenia im przez administrację ciepłych koców, termosów, ekologicznych boksowników i innego rodzaju urządzeń ciepłoasymilacyjnych. Oburzeni zaznaczają jednak, że produkty muszą pochodzić z fabryk krajowych oraz spełniać wyśrubowane normy dekarbonizacyjne. W ramach podziękowania za tę ciepłą pomoc oburzeni obiecują przestrzegać ciszy nocnej. To były Antyniusy. agentomasz.pl. We must stop communism in that land, our freedom will start slipping through our hands. Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie.